Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, zanim zaproszę Was na właściwy materiał z testu tego akumulatora, który generalnie jest już zmontowany i czeka na publikację, postanowiłem nagrać słowa wstępu, ponieważ po jakby obejrzeniu tego materiału w całości doszedłem do wniosku, że niektóre wypowiedziane słowa przeze mnie podczas tego testu mogą zostać niewłaściwie odebrane. Słowa te były kierowane do zastosowanej technologii w tym akumulatorze. Chodzi o technologię Carbon Boost. Nie było w moim zamiarze obrażania tutaj producenta czy wyśmiewania tej zastosowanej technologii, a więc jeżeli ktoś to w taki sposób odbierze, to chciałbym go z góry przeprosić za to. Natomiast w kwestii tej zastosowanej technologii mam kolejne spostrzeżenia. Jeżeli wytrzymacie do końca tego testu, to myślę, że dogram jeszcze kawałek i powiem co nieco, co udało mi się tutaj jeszcze dowiedzieć w kwestii tej technologii Carbon Boost, która została zastosowana w tym akumulatorze. Natomiast w tej chwili zapraszam Was do testu akumulatora Excite Premium. Życzę miłego oglądania. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić kolejnego pacjenta. Jest to akumulator Excite o pojemności 47 Ah i prądzie rozruchowym 450 A według normy EN. Jest to akumulator nie byle jaki, ponieważ ten akumulator należy do linii premium, więc oczekiwać należałoby, że pokaże nam tutaj coś niesamowitego, coś lepszego niż zwykłe serie. Zaraz Wam powiem co takiego. Akumulator, jak to zwykle u mnie bywa, 1,5-roczny. Co ciekawe, te akumulatory są sprzedawane z gwarancją 3-letnią, także jeszcze 1,5 roku gwarancji na ten akumulator jest. Co w nim takiego niezwykłego? Słuchajcie, zacząłem przyglądać, czym się charakteryzuje ta linia premium akumulatora Excite. Excite to jest producentem tych akumulatorów, jest Excite Technology. Grupa, do której należy również Centra, zresztą wygląd tego akumulatora też wskazuje, że coś z Centrum tutaj mamy do czynienia, ponieważ te akumulatory wyglądają po prostu identycznie. Co na minus? Byłem mocno przekonany, mając jakieś tam doświadczenie z Centrami, że po podważeniu tego górnego wieczka, po ściągnięciu tej naklejki i podważeniu górnego wieczka dostanę się do elektrolitu. Niestety, słuchajcie, próbowałem tu delikatnie, żeby nie narazić się na utratę gwarancji. Wygląda na to, że w tym egzemplarzu producent zdecydował się na zaklejenie tego wieczka, a więc nie ma możliwości dostępu do elektrolitu. Natomiast co cechuje ta linia premium? Otóż linię premium cechuje przede wszystkim opatentowana technologia Carbon Boost 2.0. Co to znaczy ten Carbon Boost 2.0? Słuchajcie, wydrukowałem sobie nawet tutaj, ja Wam to pokażę. Carbon Boost 2.0, czym się charakteryzuje? Słuchajcie, ja Wam zacytuję. Najnowszy akumulator Excite Premium z technologią Carbon Boost 2.0 ładuje się do 2 razy szybciej w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami dzięki opatentowanym przez Excite dodatkom węglowym na płytach ujemnych. Ładuje się 2 razy szybciej. No i zacząłem się zastanawiać, o co chodzi z tym ładowaniem 2 razy szybciej. Czy to może ten akumulator można ładować prądem 2 razy większym niż klasyczny? No bo skąd to ładowanie 2 razy szybciej? No więc postanowiłem sobie popełnić maila do producenta. Napisałem, że jestem w posiadaniu takiego modelu z tą technologią Carbon Boost 2.0. Co to oznacza, że ten akumulator ładuje się 2 razy szybciej? No niestety producent odpisał mi, że mam sobie zajrzeć tutaj do tej strony i poczytać, co to jest Carbon Boost. Nie wiem, co to znaczy. Można się ewentualnie domyślać jeszcze, że co? Że sprawność elektryczna tego akumulatora jest jakaś lepsza, większa. To znaczy, że sprawność elektryczna jest lepsza, wyższa.
Klasyczne akumulatory posiadają sprawność rzędu 70-80%, czyli pojemność pobrana z akumulatora w stosunku do pojemności, którą trzeba wprowadzić do akumulatora, aby z powrotem go naładować, oscyluje w granicach 70-80%. Być może w tym egzemplarzu ta sprawność jest lepsza? Nie wiem. Natomiast ładowałem już ten akumulator, ponieważ już jeden test przeprowadziłem na nim. I jedyne co w tej chwili zauważyłem, że opór elektryczny do tego akumulatora jest na dość niskim poziomie. Co to znaczy? To znaczy, że podczas ładowania już przy napięciu 15,8V ten akumulator stawiał już ewidentny opór na prąd ładowania. To znaczy napięcie nie wzrastało przy stałym prądzie i to napięcie jakby oscylowało na tym poziomie 15,8V. Pisałem też w mailu, jak ładować ten akumulator, bo ta instrukcja obsługi, która jest dołączona jakby do tego akumulatora, no to jest klasyczna instrukcja obsługi chyba wszystkich akumulatorów, gdzie pisze, żeby ładować do napięcia 14,4. No i dobrze, ale wracając do tego egzemplarza, myślę, że klasycznie przeprowadzimy tu szereg testów, a więc po pierwsze niestety nie mamy tutaj możliwości pobrać sobie elektrolitu, żeby zobaczyć, o co tu chodzi. A więc przeprowadzimy sobie test z testerem Outool BT360. Później w ruch pójdzie moja opornica. Myślę, że przy tym prądzie rozruchowym to damy mu tu jakieś 220 amper obciążenia. Zobaczymy, jak się zachowa przy takim obciążeniu. No i ostatni test to będzie pomiar pojemności. I teraz tak. Ten akumulator został odświeżony przeze mnie. Możecie sobie poszukać ten odcinek z odświeżeniem akumulatora. Występuje tam właśnie ten egzemplarz. I zobaczycie, jak jego parametry wypadły podczas tego odświeżenia. Dobrze, ja sobie przygotuję tutaj moje narzędzia i zaraz przystąpimy do testu. No więc tak, zmierzmy sobie ten akumulator tym testerem. Zobaczcie, widać, że akumulator świeżo po ładowaniu. To ładowanie zakończyło się jakieś 24 godziny temu. Napięcie spoczynkowe dość wysokie, 13,14V. Leci nas testem po ładowaniu. 450 amper, normalny EM. No i zobaczcie. Mamy rezystancję wewnętrzną 7,14 mOhma. Sprawność na poziomie 66%. Obliczony prąd rozruchowy 415 amper. Żeby było ciekawiej, podczas pierwszego testu, który tutaj przeprowadzałem, zaraz jak go przyniosłem, to te parametry były lepsze. Natomiast zmierzmy sobie jeszcze temperaturę tego akumulatora, bo pierwszy test tutaj przeprowadzany był w temperaturze 14 stopni. No więc zobaczcie, mamy tutaj troszkę nam ta temperatura spadła, także w tej chwili mamy około 10 stopni. Należałoby to też uwzględnić. Ja sobie przygotuję opornicę i podłączymy do obciążenia ten akumulator. No i tak, opornicę mamy podłączoną. Ja myślę, że przyłożymy tutaj 220 amper i zobaczymy, jaki będzie spadek tego napięcia. Lecimy. Mamy 10,2 V, a nawet więcej, 10,4 tutaj było bodajże. Także całkiem przyzwoity wynik. Jak? Na taką temperaturę, bo tutaj przy 10 stopniach to nawet to napięcie mogłoby spaść do 9,8, 9,6 V. Także parametry całkiem niezłe. No więc słuchajcie, teraz będzie odbywać się pomiar pojemności. Akumulator został podłączony do elektronicznego obciążenia. Prąd obciążenia to jest prąd 20-godzinny, także 2,35 ampera został obciążony. Cały zapis z tego procesu obciążenia będzie się odbywał na komputerze. Potem Wam udostępnię ten wykres. Przeliczę ewentualnie
ten prąd, jeżeli trzeba będzie, znaczy tą pojemność, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Zobaczymy, jaką pojemnością pochwali się ten półtoraroczny akumulator Excite Premium z funkcją czy z technologią Carbon Boost 2.0. Zobaczcie, jego zmierzona pojemność to 37,97 Ah, natomiast akumulator rozładował się przez 16 godzin i 9 minut, a więc nie jest to jego pojemność 20-godzinna. Ja tą pojemność przeliczę z twierdzenia Pekerta na pojemność 20-godzinną. Ten wykres z tego procesu rozładowania Wam tutaj wrzucę i myślę, porozpinam sobie to wszystko i przejdziemy do krótkiego podsumowania. Podsumowując wyniki tego akumulatora, mamy tutaj do czynienia z akumulatorem sprawnym o całkiem niezłych parametrach. Natomiast myślę, że biorąc pod uwagę, że jest to linia premium, także należałoby oczekiwać tutaj jakichś lepszych parametrów, biorąc pod uwagę, że ten akumulator ma 1,5 roku, że pracował w samochodzie Fiat Punto z silnikiem 1.2 benzynowym, a więc mały akumulator do małego silnika. Powiem szczerze, że spodziewałem się trochę lepszych parametrów. Myślę, że mogę śmiało porównać ten akumulator do testowanego już przeze mnie Kozaka KO440, który nadal jeździ w samochodzie mojej żony. Jak ja testowałem Kozaka, to on również miał wtedy 1,5 roku. Kozak to akumulator o pojemności 44 Ah, także troszkę mniej, natomiast jego prąd rozruchowy to 480 Ah według normy EM. Troszkę większy prąd rozruchowy niż prezentowany tutaj Excite. I myślę, że mogę śmiało porównać te dwa akumulatory. Jeżeli chodzi o testy tutaj przeprowadzone, to Excite był przeprowadzany tutaj te testy w temperaturze 10-11 stopni w tej chwili. Jak tutaj patrzę, ja Wam link do tego testu Kozaka umieszczę pod filmem. Natomiast z tego, co czytam, to Kozak również był testowany w temperaturze bardzo podobnej, 12,7 stopnia. A więc mamy dwa bardzo zbliżone akumulatory o zbliżonych parametrach, zbliżony okres eksploatacji. Oczywiście trudno tu porównywać, bo nie jestem do końca przekonany, w jakich warunkach był eksploatowany ten Excite, także tutaj trudno jednoznacznie się odnieść do tego, natomiast myślę, że mogę spróbować porównać te dwa akumulatory. A więc tak, jeżeli chodzi o pomiary testerem, to tutaj tester nam pokazał 415 Ah oszacowanych na 450. W przypadku Kozaka, słuchajcie, było to 470 Ah na deklarowanych 780. Także w przypadku Kozaka to Kozak wypadł lepiej. Trudno mi się tutaj odnieść do prądu obciążenia, ponieważ wtedy jeszcze nie miałem tej opornicy takiej dużej, którą tutaj Wam pokazywałem. On wtedy był obciążany opornicą taką mniejszą, także pominijmy to. Natomiast słuchajcie, w kwestii pojemności. W przypadku Excite'a na 47 Ah, tutaj ta zmierzona pojemność to była 38, ja na szybko policzyłem. Słuchajcie, pojemność 20-godzinowa tego akumulatora jest w okolicy 40 Ah, w temperaturze oczywiście 10 stopni. Słuchajcie, Kozak nominalnie posiadał 44 Ah, natomiast jego zmierzona pojemność, słuchajcie, już Wam powiem, jego zmierzona pojemność wynosiła 42,5 Ah. Ten akumulator, ten Kozak rozładował się 19 godzin prądem 20-godzinnym. Także po raz kolejny Kozak tutaj wypadł lepiej niż ten Excite. No i słuchajcie, najważniejsza rzecz, kwestia ekonomiczna. Ten Excite w dniu zakupu kosztował, słuchajcie, 250 zł. Jest to dużo, jak na tak mały akumulator. Kozak dla porównania kosztował 160. Także mamy 90 zł różnicy, mamy półtora roczne akumulatory,
i chyba możecie sobie sami odpowiedzieć na pytanie, czy warto dopłacać w tym konkretnym przypadku. Oczywiście ja tutaj nie chciałbym wydawać jakiegoś wyroku na całą serię tych akumulatorów, natomiast ten konkretny przypadek mnie zawiódł, pomimo jakiejś takiej opatentowanej technologii, którą tutaj producent obiecywał, Carbon Boost, która miała rzekomo powodować 2 razy szybsze ładowanie tego akumulatora. Do chwili obecnej nie wiem, czym się to charakteryzuje. Jedyne, co mi jeszcze przychodzi do głowy, oprócz tych dwóch rzeczy, o których wspomniałem na początku, to być może ze względu na ten opór akumulatora na prąd ładowania na dość niskim poziomie, być może tutaj gęstość po prostu elektrolitu wzrasta troszkę szybciej, czyli nie po przekroczeniu tamtych 15,5 V, tylko być może troszkę szybciej ta gęstość zaczyna wzrastać. Niestety nie jestem w stanie tego potwierdzić, ponieważ dostępu do elektrolitu tutaj nie ma. Dla porównania z kozakiem tutaj nie ma najmniejszych problemów, są korki, wystarczy sobie naklejkę odkręcić. Czy warto? Myślę, że każdy odpowie sobie sam na to pytanie. Ja na tą chwilę obecną chyba powiedziałem już wszystko. Dzięki wszystkim za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się. Niech się tutaj ten akumulator ładuje. Cześć! Jako bonus, słuchajcie, chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną dosyć istotną rzecz. Ten akumulator po tym teście tutaj się ładuje. Zobaczcie, jest tutaj podłączona moja automatyczna ładowarka. Zwróćcie uwagę, to ładowanie trwa tutaj już prawie 15 godzin. W tym czasie wprowadzona pojemność do tego akumulatora to jest ponad 41 amperogodzin. I to, co mnie zaskoczyło tutaj najbardziej, ja go w tej chwili ładuję dwuetapowo, czyli w tej chwili jakby kończy się ten etap tego klasycznego ładowania do napięcia 14,4 V. I zwróćcie uwagę, ten prąd tutaj 0,43 A, on się utrzymuje już tu od kilku godzin. Generalnie w większości akumulatorów, które tutaj ładowałem tą ładowarką, to większość w nich ten prąd ładowania tutaj spada poniżej tej wartości. Ja tą ładowarkę mam w tej chwili ustawioną w taki sposób, że ona po prostu po spadku tego prądu ładowania przełącza się w tryb ładowania buforowego. Tutaj nie nastąpiło to przełączenie, to mnie zaskoczyło, więc po kilku godzinach, czy tam po godzinie, po dwóch, podszedłem po raz kolejny do tej ładowarki, ona ponownie się nie przełączyła i ten prąd ładowania cały czas utrzymuje się na tym poziomie. Co dodatkowo, słuchajcie, nie wiem, czy to będzie słychać, raczej nie, ale uwierzcie mi na słowo, przy tym napięciu ten akumulator ewidentnie gazuje. I to gazowanie nie jest takie klasyczne jak przy większości akumulatorów, tylko to gazowanie jest takie dość poważne, powiem szczerze. I słuchajcie, z pełną premedytacją, licząc się z tym, że utracę tutaj 1,5 roku gwarancji tego akumulatora, postanowiłem dostać się do elektrolitu. Ciekaw byłem po prostu, czy faktycznie ta technologia Carbon Boost powoduje, że ta skuteczność tego ładowania jest na o wiele niższym poziomie. Zastanawiałem się, czy po prostu przy tym napięciu i ciągłym prądzie ładowania, który nie spada, nastąpi tutaj wzrost gęstości elektrolitu. A więc zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. No i słuchajcie, niestety nic się nie wydarzyło. Gęstość tutaj mamy na poziomie w tej chwili 1,17. Także myślałem, że ta gęstość tam tutaj wzrośnie przy tym napięciu. Więc jak się odnieść do tej sprawności elektrycznej? Postanowiłem, że z ciekawości, skoro uszkodziłem już ten akumulator, pełną premedytacją, jak powiedziałem, to postanowiłem sprawdzić, czy faktycznie ta skuteczność ładowania jest tutaj zdecydowanie lepsza niż w klasycznym akumulatorze. A więc ja Was już zapraszam na kolejny film w kwestii skuteczności elektrycznej akumulatora, gdzie wystąpi zarówno ten akumulator,
jak i kozak, którego porównywałem do tego akumulatora Excite Premium. Ja myślę, że tu nie ma sensu dłużej ładować go przy tym napięciu, więc włączę tutaj ładowanie, typ ładowania na intensywny, podbijemy mu tutaj napięcie, ograniczę prąd ładowania, myślę, że do 1,5 A i niech ta gęstość w końcu sobie wzrośnie. To już chyba tyle, a więc pożegnam się po raz kolejny z Wami. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie i pozdrawiam wszystkich.